Witam serdecznie. Słuchajcie, końcóweczka mocy zagrała. Chcę po prostu w tej chwili, w tym odcinku sprawdzić jej pasmo przenoszenia, czyli od ilu herców do ilu kiloherców ona będzie przenosić. I często właśnie się pytacie, dużo jest takich właśnie, że tak powiem, komentarzy. Nie, no komentarzy to już teraz nie ma na tym kanale, bo praktycznie zostały wyeliminowane. Chodzi o to, że pasmo przenoszenia, jeśli przekroczymy tą magiczną barierę, którą ludzkie ucho potrafi po prostu usłyszeć, czyli między 20 kHz, w sumie to między 17 a 22 kHz. Niektórzy ludzie potrafią słyszeć ultradźwięki, nie? I teraz tak. Zaraz narysujemy sobie wykres tego wzmacniacza. Po prostu ustawiłem sobie generator w tej chwili na 8 ohmach obciążnik. Ustawiłem generator tak, że na wyjściu mam 10 V w piku między sinusoidą. Nie musimy żyłować tego wzmacniacza, żeby sprawdzić jego parametry, czyli parametr niskich tonów i parametr wysokich tonów. Jeśli nam napięcie w piku będzie identyczne, czy tam w RMS-ie, to zależy jak to sobie mierzy. Ja sobie akurat chcę zrobić dokładnie, chcę sobie ustalić pik od do i generator będziemy sobie przestrajać częstotliwość od iluś tam herców do maksymalnej jego pasmo przenoszenia. Sprawdzamy jego pasmo przenoszenia. Jeśli właśnie przekroczymy 24 kHz, na 100% mamy pewność, że ten wzmacniacz będzie przenosił, no jeszcze zależy jakie niskie tony są, będzie przenosił praktycznie całą charakterystykę. No i sprawdzimy, czy ten linia, która będzie przy napięcie przenoszenia i do częstotliwości odniesienia, czyli napięcie, wykres, będzie po prostu prawie równy, to możemy uznać, że to jest bardzo dobry wzmacniacz i nie rozpoznacie różnicy między wzmacniaczem tego typu, samoróbką, a wzmacniaczem naprawdę potężnej klasy. Nie ma nawet takiej opcji. Po prostu wzmacniacz, to co w niego wejdzie, to ma z niego wyjść. Resztę zależy od przetworników, czyli od głośników i od sygnału, który dajemy na wejście. Nawet jeśli to by był naprawdę wzmacniacz za kilkadziesiąt tysięcy złotych, oczywiście mocową, ustawiony w tą samą głośnością, czyli po prostu z tą samą mocą będzie oddawał, to nie ma opcji, żeby to rozróżnić. Dobra, sprawdzamy, rysujemy wykres tego wzmacniacza, taki pi razy oko, tak żeby się dowiedzieć, czy ma pełne pasmo przenoszenia ludzkich możliwości, że tak powiem, bo nie sądzę, żeby ktoś miał takie zdolności, żeby usłyszał ultradźwięki i żeby usłyszał infradźwięki, że tak powiem, czyli te niskie tony, nie? No jeśli chodzi o niskie tony, to może być nieciekawie, bo tam są potrzebne duże moce, a ten wzmacniacz dużej mocy nie oddaje. Ale zobaczymy. Wyjdzie wszystko w praniu. Okej. Okay. Robimy w ten sposób. Wyznaczyłem sobie tutaj napięcie w voltach, czyli każda jedna kreseczka to mamy 1 volt w piku. VPP. Tutaj pewnie będzie widać, a może nie. Dobra. Jak widać, to jest super. Mamy w voltach, czyli tak, mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, no dobra, dajmy na to 12 V. Tu mamy częstotliwość i zaczynamy od częstotliwości granicznej. Jeszcze na razie nie wiemy, jaka ona jest, także zaczynamy od częstotliwości granicznej. Tu mamy ustawione w tej chwili 24 Hz i mamy 10 V.
I tego się trzymajmy, już tych 10 V. Zobaczcie, 22 Hz jest 9,5 V, czyli mamy już spadek. 9,5 V. No i praktycznie tutaj to już nie ma. 8 Hz. Czyli tak, 8 Hz. Pierwszy wykres 8 Hz. Mamy napięcie 4,5 V. Przy 8, zaraz, momencik, zjedźmy do 8, równo, dobra. Mamy 4 V, 4,1. Czyli wyznaczamy sobie tą graniczną częstotliwość 4,1, czyli gdzieś będzie w tym miejscu, kropeczka, dobra. 4,1. Tutaj dalej to już możemy sobie pociągnąć, o, że niżej nie mamy częstotliwości. 8 Hz. Przejedźmy sobie teraz tak. Rośnie, 9, 10 Hz weźmy. 10 Hz mamy 5,6 V. 10 Hz. 5,6, no to gdzieś wyjdzie tutaj w połowie i to będzie gdzieś w tym miejscu kropeczka. Dobra. Ok. Weźmy sobie teraz tak. Następne 2 Hz, nawet 2 Hz. Nie dajmy na to 8 V. Tutaj 8 V to mamy 15 Hz. 15 Hz mamy 8 V. 15 Hz, następno zrobimy sobie wykres, mamy 8 V już, czyli kropeczka wyjdzie tu. OK. 15 Hz. No i dobra, to teraz jedziemy o kolejny volt. 9 V mamy przy 18 Hz. 18 Hz mamy 9 V. 18 Hz to mamy tu. Mamy 9 V. OK. Jedziemy dalej. 20 Hz, 9,5 V. 20 to jest w tej chwili jest najważniejszy ten moment wyczuć, kiedy 20 Hz. 20 Hz mamy 9,5 V. 9,5, prawie 10, 9,5. OK. No dobra, to teraz jedziemy dalej. 24, 10 V. 10 V, 24, 25. 25 Hz. Herców. Mamy dychę. Mamy 10 V. Czyli kropeczka będzie tu. Super. No to teraz jedziemy tak. 10 V mamy. Zwiększamy częstotliwość. 26 mamy. 10, 25. I tu już nam o cały volt podskoczyło. Słuchajcie, podskoczyło przy 45 Hz. Przy 45 Hz mamy 11 V. 45 Hz mamy 11 V, czyli kropeczka będzie tu. Tu. I teraz już się to nie zmienia. 11,5, czyli mamy 150 Hz, mamy 11,5. 250 Hz, możemy sobie zrobić, mamy 11,5 V, czyli 250 Hz, mamy 11,5 V, 250 Hz, mamy 11,5 V. No i teraz, słuchajcie, jedziemy dalej, sprawdzamy, moment, V w piku, V w RMS-ie.
11,56 mamy, no dobra, i teraz tak, 11,60 do 12 dojdzie, nie dojdzie. Słuchajcie, mamy cały czas tą samą częstotliwość, mamy 1 kHz teraz, 1,5. I te same napięcie, no troszeczkę się wahnęło, 11,75. Czyli robimy tak, 1 kHz. Moment, tu. 1 kHz, tu. Mamy 11,75. To będzie kropeczka tutaj. I teraz jedziemy tak. 2 kHz. 11,75. 3 kHz. Moment, musimy sobie tutaj zmniejszyć generator. 3 kHz, 3, o tak, o, tak żeby przekroczyć 3 kHz, 11,75, jest to samo. No to robimy teraz tak, 3 kHz, to możemy sobie rozrysować naprawdę dobrze wykres, nie? Czyli ta sama, okej, okay, linia prosta rośnie. 4, 5 kHz, dajmy na to, następne. 11,75, 5 kHz to samo, 5 kHz jest to samo, czyli o tutaj kropeczka. To jedziemy od razu, gdzie 8 kHz, bo to takie najbardziej jest słyszalne, taki donośny sopran, taki z środek. 11,70 jest troszeczkę niżej. To będzie 8 kHz. O Jezu. kHz. Troszeczkę niżej będzie kropeczka. Będzie tutaj. Będzie kropeczka. O. No dobra. 10 kHz. 10 kHz. 11,70. To jest praktycznie to samo. 10 kHz. Tu. Ok. I teraz tak. 11. Jedziemy dalej. 12 kHz. 10. 11,50. Troszeczkę spadło. 12 kHz, troszeczkę 10,50, nie, 11,50, to będzie gdzieś tutaj. O, troszeczkę spadło, delikatnie. Dobra, 13 kHz, bo tu się zbliżamy już, 15, 11,50, jest to samo, 15 kHz. To jest tu kropeczka. Jest to samo. 16, 11,50 V. 17 kHz. To jest już 18 kHz. To już praktycznie koniec ludzkiego ucha. 18 kHz mamy 11,4. Troszeczkę mniej. Czyli tak, 18 kHz. To mamy 11,4. Delikatnie mniej. No dobra, to teraz tak, musimy sobie tutaj przestawić, to skończyliśmy na 18, tak? 18, 11,4, 20 kHz, 11,3, troszeczkę spada. Okej. Okay. Troszeczkę spada i 4, to tutaj gdzieś będzie tutaj tak niecała połowa, nie? 20 kHz. 22. 11,23. 11,3. 11,3 i to będzie 22 kHz. O. Okej. 20. 4 kHz. No tego to już rzadko kto słyszy.
11,25. Czyli 11,25 to będzie jeszcze troszeczkę niżej, ale jest prawie prosto. Prawie. Robi dużą różnicę, nie? Częstotliwość 24 kHz. Możemy się pokusić jeszcze o to, żeby sprawdzić maksymalnie te 10 V, które mieliśmy się trzymać. 27 kHz. Jest 11,12, czyli jeszcze idzie. 30 kHz, 11 V. 40 kHz, 10,56. Czyli mamy do 40 kHz, to gdzieś tutaj, i mamy dalej poziom mocy na granicy 10,60, tak? 10,60 to gdzieś tu. Słuchajcie, to jest tak, ja tu zdejmę tą częstotliwość, bo tu jest za tęgo. Okej, 11,62 jest praktycznie to samo przy 200 Hz. Czyli jednym słowem jest tak. Łączymy teraz wszystkie te kropki. I mamy... Dobra, to można ręcznie... Mamy mniej więcej wykres naszego wzmacniacza. I tutaj praktycznie możemy śmiało machnąć prostą. Oczywiście tam przy 60 kHz już to ostro spadnie, nie? Także, ale tu już nie ma sensu. Czyli nasz wzmacniacz przenosi częstotliwość od tutaj tej granicy 20 Hz praktycznie do 40 kHz. Mamy taki jego wykres, taki łagodny tutaj wzrost, czyli maksymalny poziom 40, 45 Hz to jest taki niski bas. A się zaczyna od 25 Hz tu, w tym miejscu. Praktycznie jego pasmo przenoszenia. Tutaj to są jego anomalie. Czyli po prostu tego nie przenosi. Czyli możemy śmiało powiedzieć, że mamy prawie, bo tutaj ten łuk powinien być po prostu mniejszy, ale tutaj mamy do 40 kHz. Ludzkie ucho się kończy tu. I wątpię, żeby ktoś mi powiedział, że usłyszy więcej. No dobra, to by było, słuchajcie, tyle z tego filmu. Mamy od 25 Hz do 24 kHz taką wahnięcie. Tutaj jest wahnięcie między 10 a 11, czyli wahnięcie około 1 V. To nie jest dużo. Tak? Tutaj jest, troszeczkę mniej niż 10, a tu maksimum przy basie więcej niż 1,5 V. Mamy machnięcie 1,5 V. Tutaj mamy 1,5 V. 1,5 V. Przy dobrych kolumnach, naprawdę dobrych kolumnach, usłyszymy tą różnicę. Pozdrawiam. To by było tyle z tego... O, trochę ciepły. Ale taki letni, fajnie, pracujący. Taki pracujący, że tak powiem, wzmacniaczyk. Kondensatory, wszystkie nówki. Tranzystory, wszystkie nówki. O, i trochę ciemno, ale widać.
pozdrawiam. Życzę miłego oglądania kolejnych odcinków, w którym będziemy odpalać. Do tej końcówki mocy będzie ten preamp, to będzie taka mała hybryda kolejna. No i obudowa czeka. Z obudowy to w przyspieszeniu zrobimy filmik. Pozdrawiam.